Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za powtórne zaproszenie i liczę na życzliwe przyjęcie tego, co przygotowałem. Przewijać będę pewnie tym klawiszem, tak? Dobra. Proszę Państwa, no tak postawiony temat wymaga człowieka na początku i tym człowiekiem jest William Morris. Wciąż pamiętany dobrze w Wielkiej Brytanii, być może poza Wielką Brytanią trochę mniej, ale jest to założyciel niezwykle szanownego, szacownego towarzystwa SPAB, co się daje rozwikłać jako Society for the Preservation of Ancient Buildings. Był to człowiek, firma w czasach wiktoriańskich, pisarz, teoretyk, estetyk, poeta, malarz, twórca wzorów użytkowych, który stworzył w 1977 roku towarzystwo istniejące do dzisiaj i prowadzące szeroko rozumianą działalność popularyzatorską i szkoleniową na rzecz konserwacji zabytków budownictwa. Jest to chyba najbardziej zachowawcze i najbardziej konserwatywne z towarzystw w świecie, niemniej posiadające naśladownictwa. Wydaje kilkanaście przewodników. Są to niezwykle lapidarne teksty, z których jeden prezentuję. Jest to zespół odpowiedzi na pytania postawione przez autorów. Te materiały są rozpowszechniane i upowszechniane w ramach kursów. Jak powiedziałem, nie jest to olbrzymia liczba prezentacji, duża liczba materiałów, dlatego że członkowie towarzystwa bardziej wierzą w żywy, ustny przekaz podczas kursów. W tych kursach może uczestniczyć każdy. Każdy nadal może być członkiem również tego stowarzyszenia pod warunkiem, że złoży podpis pod memoriałem, właśnie manifestem teoretycznym, który leży u podłoża organizacji. Autorem jest oczywiście William Morris. No właśnie, o czyszczeniu już dzisiaj słyszeliśmy. To jest pogląd SPAB na problematykę oczyszczania. No to jest jakby oczywiste. Te teksty napisane dość prosto, adresowane są do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani, ale głównie do właścicieli obiektów zabytkowych w Wielkiej Brytanii, no prawie wszystko jest zabytkiem, oraz do rzemieślników. No każdy może być również rzemieślnikiem, lepszym lub gorszym. No ale taki, który ukończy kurs SPAB, na pewno już ma plus w swoim curriculum vitae. Natomiast organizacją bardzo potężną, państwową jest Historic England. Nazwa pojawiła się niedawno, ale jest to kontynuacja poprzedniego English Heritage, która kontynuuje również i politykę wydawniczą. Na dole pokazuje budżet i liczbę pracowników. Ta reorganizacja była obliczona głównie na skierowanie wysiłku na szeroko pojętą popularyzację. To jest chyba najbardziej popularna okładka materiałów pomocniczych, edukacyjnych. Takich broszur jest około 500. Dotyczą one bardzo szczegółowych zagadnień. Ja wybrałem właśnie tę, ponieważ wtórne spoinowanie jakby nie cieszy się u nas wielką popularnością. Ten materiał jest zilustrowany. W ogóle cechą charakterystyczną tych wydawnictw jest bogata ilustracja.
To są przykłady złe. To zestawienie, przykład na dobre i przykład na złe, towarzyszy tej, ale też i innym, które następnie będę omawiał. I teraz może takie bardzo praktyczne sugestie. Jak stwierdzić, czy jest źle z tą spoiną, czy nie? No to mamy 23 punkt. Następne punkty oczywiście komentują inne sytuacje, ale proszę zauważyć punkt 25. Pozostawić bez ingerencji. I tu się pojawia problem estetyki. Czy to jest do zaakceptowania przez odbiorcę tego budynku, przez właściciela, sąsiadów, użytkowników? I tutaj ta wielka instytucja państwowa jest kontynuatorem tego prywatnego stowarzyszenia SPAB. Zestaw narzędzi. No, te narzędzia można oczywiście nabyć w profesjonalnych sklepach, można je sobie również samemu wykonać, no ale też mamy ostrzeżenia, jakich narzędzi takich już bardzo pospolitych używać nie można, bo nie przyniosą powodzenia w wykonaniu powtórnego spoinowania. Oczywiście to zagadnienie ma opracowania również książkowe, ale ja mówię o tym, co produkuje Historic England. Z kilkunastu zeszytów poświęconych modnemu tematowi efektywności energetycznej zabytkowych budynków wybrałem ten zeszyt, to są 30 stron tekstu i ilustracji, które dotyczą wykonania izolacji przy okazji remontu pokrycia dachowego, a to pokrycie jest, jak zobaczymy na ilustracjach, ceramiczne. Jest analizowane więcej niż te poprzednie cztery przykłady. I tutaj cechą charakterystyczną tego doradztwa jest tylko nie tylko precyzyjnie opisany rysunek, ale też i komentarz do tego rysunku. Proszę zobaczyć te płytki, które są wygięte tak charakterystycznie. Cechą charakterystyczną jest zestaw zalet, które tutaj są wymienione do poprzedniej ilustracji, oraz zestaw wad. Czyli odbiorca tego materiału informacyjnego poznaje za i przeciw i musi decyzję podejmować sam. Już nie będę cytował innych za i przeciw, tylko może pokażę sposoby wykonania tej izolacji w innych wersjach. Czyli właściwie uczynienie z przestrzeni strychowej przestrzeni użytkowej. Jak wspomniałem, to wszystko ma związek z remontem pokrycia dachowego. Ale sztandarowym dziełem Historic England jest ten zestaw 10 podręczników. Ten podwójny w dolnym rzędzie jest dwutomowy. Są to książki, które kosztują pojedynczo około 650 zł. Mają kilkaset stron, a ta czerwona, czyli ziemia, cegła i terakota, ma ponad 1000 stron. To już są bardzo szczegółowe podręczniki, które rozwiązują właściwie wszystkie problemy, na jakie można napotkać. Tutaj dodam, że Wielka Brytania w swojej wersji pokryć dachowych ceramicznych jest niezwykle różnorodna i niezwykle staroświecka, ponieważ w każdej krainie, zależnie od złoża gliny, realizowana była i jest historycznie płytka danego kształtu, danej barwy, w danej technologii. No, tutaj jeden z tych tomów poświęcony jest również pokryciu dachowemu i z tego tomu biorę tylko ilustrację namawiającą do podjęcia trudu własnej produkcji płytek dachowych.
Bo przecież pamiętamy, że SPAB mówi, że nie zmieniaj wszystkiego, jeżeli tylko kilka egzemplarzy jest uszkodzonych. Więc zrób sobie sam. I tutaj mamy ilustrację na rysunku, tok postępowania. Chciałbym zwrócić uwagę na ostatni przypis, 12, numerek 12. Mianowicie te płytki są wygięte. I proszę Państwa, to wygięcie jest celem produkcji. I to jest wyjaśnione. Dziękuję. To jest wyjaśnione. Mianowicie w ten sposób unikamy styku włoskowatego płytki z łatą dachową, czyli narażenia łaty na gnicie. Te wygięcia wykonywane są przez pewien trik produkcyjny, polegający na tym, że albo one wysychają, jak mówimy, na kopycie, które będzie już wyoblone, albo nabierają tego wygięcia poprzez specjalną technikę wysychania. Mianowicie płytki te od góry, wysychające najszybciej, w sposób samodzielny będą takie tendencje wygięcia wykazywać. Teraz przechodzę do tego tomiska ciężkiego, 1000-stronicowego. Proszę zobaczyć, ile w tym tomie poświęcono stron zagadnieniom cegły. I z tych zagadnień cegły oczywiście również zwrócimy uwagę tylko na jeden, mianowicie cegła formowana ręcznie. Na naszej konferencji mamy stoiska cegieł indywidualnie projektowanych, które mogę przypuszczać, że również są ręcznie produkowane, a tutaj mamy i ilustrację fotograficzną i tekstową, jak zrobić sobie cegłę. Proszę zauważyć, że to podłużne zdjęcie piąte pokazuje taki charakterystycznie brytyjski typ cegły, która jest cegłą z obiema pustkami z obu stron, albo przynajmniej z jednej strony. W tę pustkę wejdzie zaprawa, czyli będzie większe użycie zaprawy, ale oczywiście mniejsze zużycie masy ceramicznej, co jest jakby wielkim plusem tej tradycji brytyjskiej. No i teraz opuszczamy już Europę i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie instytucją czuwającą nad zabytkami Stanów Zjednoczonych jest National Park Service. Nazwa w ogóle nie sugeruje tego, czym między innymi się ta instytucja zajmuje, ale jest to instytucja szacowna. Widzimy, założona w czasie I wojny światowej, do dzisiaj zachowuje nazwę, bardziej się rozbudowała strukturę. Nie podaję punktów powyżej 11 w tej strukturze, ale podkreślam ten punkt 11, który zawiera to, czym zajmuje się ochrona i konserwacja zabytków. Oddzielna sekcja zajmuje się dziedzictwem światowym UNESCO. W tych oddziałach na żółto podświetlonych oczywiście są zatrudnieni specjaliści, którzy mają dobre rozpoznanie sytuacji we wszystkich stanach. To jest instytucja federalna, ma siedzibę w Waszyngtonie. Ten Historic American Building Survey to jest w zasadzie to, czym kiedyś się u nas zajmował COBIC, czyli po prostu dokumentowanie i przechowywanie materiału dokumentującego obiekty zabytkowe. Natomiast wydzielony od tego jest podobny oddział zajmujący się tylko i wyłącznie budowlami inżynieryjnymi. Czyli jest to docenienie rangi tego, co my nazywamy generalnie dziedzictwem techniki. No i oczywiście wszystkie operacyjne sprawy, jak wykonawstwo konserwatorskie, to siedzi w Preservation Programs.
co ta instytucja robi? No oczywiście również doradza poprzez swoje biura w niektórych stanach wszystkim zainteresowanym, którzy albo posiadają obiekt zabytkowy, albo są wykonawcami. I chcę tutaj przedstawić taką broszurę 16-stronicową, numer 30, poświęconą naprawie dachówek. To jest spis treści i tutaj zwrócę uwagę tylko na ten jeden żółty punkt, czyli konserwacja i naprawa. No i proszę Państwa, jak to wszystko jest tutaj pogrupowane. Konserwacja jest opisana jako jeden ze sposobów działania na rzecz obiektów, ale tak jak to rozumiał William Morris w Wielkiej Brytanii. Tekst jest pisany prostym językiem, aczkolwiek no nie zawsze prosty w przetłumaczeniu na język polski. Proszę zwrócić uwagę na te może żółte tylko podkreślenia. No i rozdział bardzo fascynujący, niewłaściwe naprawy. Czyli jest to suma tych obserwacji, które eksperci National Park Service zgromadzili przez lata. To jest znowuż dość prosto sformułowane. Innym rodzajem publikacji, jeszcze mniejszej, bo kilkustronicowej, są doniesienia z realizacji prac konserwatorskich w rzeczywistych przypadkach. Nazywa się Tech Notes. I tutaj biorę taki przykład dość dawny, bo z lat 60. dotyczący naprawy z terakoty gzymsu złożonego z wielu elementów. Mamy zwykle tu bardzo dobre rysunki techniczne, no i trochę mniej jakościowo zdjęcia. Jest to przykład bardzo duży w fizycznej skali, bo porównywalny z wymiarami człowieka. Obiekt mieści się w Filadelfii, jest to Pennsylvania Building, który tutaj już nawet nie widać ludzi na tym podwieszonym rusztowaniu, a nad tym rusztowaniem prowadzone są prace naprawcze. I na koniec przedstawiam standardowe, ale i najbardziej przydatne opracowanie National Park Service, który jest uniwersalnym podręcznikiem, bo dotyczy czterech dziedzin działania w obiekcie zabytkowym, podzielonych na konserwację, rehabilitację, restaurację i rekonstrukcję. Książka jest podzielona tym samym na te cztery wielkie bloki, aczkolwiek sama książka nie jest wielka, to jest 240 stron. Natomiast tekstu takiego literalnego jest niewiele, bo są punkty, podpunkty i tabelki. Proszę zobaczyć, jak definiują Amerykanie konserwację. Oni na to mówią preservation, nie mówią conservation. I okej, tak rozumiemy, to wszystko pasuje. Tak definiują rehabilitację i tak definiują restaurację. Oczywiście oddzielnym zagadnieniem będzie rekonstrukcja. Dlaczego ten podział jest ważny? Dlatego, że ta książka służy aplikowaniu o obniżenie podatku federalnego tym, którzy podejmują pracę właśnie w tych czterech zakresach w odniesieniu do swojej własności. No i spójrzmy na rozdział poświęcony cegłom. Tekst wprowadzający, czynności, które będą poprawiały te cegły, stan tych cegieł. I ten rozdział podzielony jest na dwie kolumny.
Biała kolumna to są zalecane postępowania, a żółta kolumna to są niezalecane postępowania. Są to po prostu pojedyncze zdania, które oczywiście można sobie dalej rozwinąć w literaturze albo w innych publikacjach, poza tymi państwowymi publikacjami. O niektórych czynnościach i działaniach już była dzisiaj mowa. To jest wszystko wzięte z działki poświęconej konserwacji. O, to jest fajny problem. Oczywiście rynek amerykański jest w tym względzie troszkę podobny do naszego, bo przy tych pracach możemy tam znaleźć jednego kwalifikowanego, ale reszta to prawdopodobnie będą Latinosi, którzy są bardzo chętni do pracy, ale nie zawsze znają te zasady. No jednak filozoficzne zasady. No i też mamy tu powtórne spoinowanie, czyli w tych krajach anglosaskich, czy mówiących po angielsku, ale dodamy tu jeszcze Kanadę, dodajmy Indię, dodajmy Australię, to powtórne spoinowanie jest ważną czynnością konserwatorską, która może zaoszczędzić pieniądze właściciela. No czas, proszę Państwa, na wniosek. Wniosek może być trochę zaskakujący w tej tematyce. No, jeżeli to jest wniosek, no to teraz postawmy pytanie. No, czy to dobrze? Czy to może mniej dobrze? Pytanie jest trudne. O odpowiedź poprosimy powszechnego w całym świecie użytkownika obiektów zabytkowych. Ale chyba dzisiaj nie usłyszymy jej. Dziękuję.